Szanowni Państwo, projekt uchwały w trybie dwóch czytań, zmiana uchwały Rady Miasta Krakowa z 21 listopada 2012 w sprawie określenia wysokości zasad poboru opłaty targowej. Będzie, bardzo proszę Pani Dyrektor Wołoch, uprzejmie proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, w imieniu Pana Prezydenta przedkładam projekt uchwały według druku nr 1540 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości zasad poboru opłaty targowej. Od razu mówię, nie chodzi tutaj o żadne podwyżki opłaty, chodzi tylko o zmianę załącznika, mianowicie w załączniku do uchwały w sprawie opłaty targowej wymienieni są inkasenci, którzy pobierają tą opłatę i kolejnego inkasenta miejskiego, żeby niejako uszczelnić pobór tej opłaty, zwiększyć efektywność poboru. Także to powinno się w niewielkim stopniu również na wzrost dochodów z tytułu opłaty targowej przełożyć. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mamy pozytywną opinię Komisji Budżetowej. Czy są inne opinie innych komisji? Nie widzę. Stanowisko klubu radnych nie widzę. Otwieram dyskusję. Druk 1450. Nie widzę. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Termin autopoprawek 1 października 2013 godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na 3 października 2013 roku godzina 15.